chyba poszedłem pierwszy raz, to było z mamą i poszedłem na mecz z Jagą. To było 2015 chyba, tyle wiem. No i tak to się zaczęło w sumie. Legia! Barcelona! No tak, to był Gdańsk, w ogóle niespodziewanie, tak strasznie. Ja tu śpiewam, a tu podchodzi do mnie pan Kuba i zaczęliśmy gadać. Jak to na imię? Mateusz! Szacun Mateusz! Dziękuję! Jak jesteś, z jakiej dzielnicy, z jakiego miasta? Okopowa z Warszawy! I później kibice w ogóle z całej Polski to oglądali i pisali, że mega kulturka, a niektórzy też pisali, że za parę lat będę chuliganem. Jest Jędrzejczyka, to tata zdobył. To ostatnio dostałem od pana chyba Wojtka, tak? A, Pawła, sorry. Na urodziny. I teraz jeszcze do tego Patryk, Bartek i Ryszard się dopisali. O, to jest pamiętny Puchar Polski. Przemarsz z Podlegi na Narodowy. Wujek mnie trzymał wtedy na barana i tak szliśmy. Byłem też wcześniej na Pucharze Polskim w 2016 z Lechem i miałem wtedy taki puchar na kiju, tylko taki z kartonu puchar zrobiłem i właśnie trzymałem go przez cały mecz. Wszystko jest fajne w Legii, ale takie najfajniejsze. Na pewno atmosfera na żylecie, to wszystko co się słyszy, no. Te nowe przyśpiewki jak dają, jak Piotrek daje, to jest... No nie do powiedzenia. A wyobrażasz sobie życie bez kibicowania? Nie, no bo... no nie da się, w sensie jak się już to jakby wkręci i jest się takim kibicem, że stara się nie opuścić ani jednego meczu, no to chyba nie wyobrażam sobie tego. Gdybym jeszcze raz miał urodzić się, zdobyłbym tobie Legio, oddał życie swe.